Walka o lepsze jutro oraz minimalizowanie negatywnych skutków problemów społecznych, które występują na terenie miasta Ostródy, to nie lada wyzwanie. Projekt, któremu nie straszna próba sił, to przystanek bez troski. Otrzymał on 4. w Polsce lokatę i został zaakceptowany bez żadnych poprawek. Wartość dofinansowania to ponad 1 000 000 zł, lecz nie chodzi tu o pieniądze. Wkład, jaki włożyli ludzie pracujący przy projekcie, wydaje się być o wiele cenniejszy niż 6-cyfrowa kwota. Ten ogrom ludzi, ja tak próbowałem policzyć, ile to osób było zaangażowanych, według mnie to tak gdzieś ponad 100 była bezpośrednich realizatorów. Te osoby, które prowadziły zajęcia, konkretne działania podejmowane były. Może i nawet więcej, ale ten ogrom pracy włożony w to, no to musi zaowocować. Ja tu jestem pełen nadziei, że to będzie dalej realizowane, że nam się dalej uda. Pierwsze działania na rzecz mieszkańców odbyły się w lutym 2014 roku. Przez ten czas realizowane były zajęcia według potrzeb uczestników. Od kwietnia czynna została natomiast świetlica dla dzieci. Zajęcia prowadziły osoby z przygotowaniem pedagogicznym, które pomagały m.in. w odrabianiu lekcji, ale również urozmaicały czas nauką tańca czy zajęciami plastycznymi. Najgorsze jest to, że de facto w dniu jutrzejszym, m.in. ta świetlica, o której pani mówi, o tych dzieciaki, które naprawdę mają fantastyczne zajęcie, no nie będzie tego zadania realizowanego. Dzieciaki powiedziały, że nie wyjdą stamtąd. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Wadą takich projektów jest ich finisz. Kazimierz Wosiek jednak nie poddaje się i walczy o kontynuację tego przedsięwzięcia.